bardzo serdecznie i szczególnie mieszkańców, którzy zaświecili swoją obecnością naszą, jakby podniosłą uroczystość. Gratuluję wszystkim wybranym, radnym oraz panu burmistrzowi sukcesu wyborczego. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Oczywiście to są emocje takie bardzo pozytywne, ponieważ przed nami kolejne wyzwania stojące w nowej kadencji, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony, bowiem cała Rada, widać, że jest pełna optymizmu, energii do działania. Mnie również nie brakuje właśnie takiej aktywnej postawy w tej kadencji. Mamy wiele pomysłów, które chcemy kontynuować, jak chociażby rozwój gospodarczy, kolejni inwestorzy, nowe mieszkania dla naszych mieszkańców, a także to, co dotychczas realizowaliśmy, czyli wzmocnienie estetyki miasta, dalsze realizacje chodników, dróg na terenie naszego miasta. No i oczywiście kontynuacja takich projektów jak budowa basenu letniego w Parku Miejskim. Już jesteśmy na finiszu. Na to wszystko czekają nasi mieszkańcy i tutaj będziemy konsekwentnie ten plan realizować, a ponadto program 20 Emiliana Bery Razem. To jest program otwarty, do którego zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą poczuć właśnie, że Jawor może się rozwijać. Z miasta w sercu Dolnego Śląska może być miastem o bardzo dużym potencjale i chcemy to wszystko wykorzystywać. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Powrót do Rady i dosłownie dzisiaj wydaje mi się, jakby ten czas się zatrzymał. Właśnie śmiałam się, że brakuje mi radnych z tej mojej kadencji 4 lata temu i tak czekałam na Adriana Kowalskiego, ale się nie pojawił. Więc też trochę nowa sytuacja, trochę nas mniej niż w poprzedniej Radzie. No chyba przez te ostatnie 4 lata klub EB Razem udowodnił, że dużo dobrego robimy dla miasta. I dzisiejsze głosowanie to potwierdziło. Dziękuję także za zaufanie radnym opozycyjnym, którzy poparli moją kandydaturę, bo to jest niezwykle odpowiedzialna i ważna funkcja, ale także wielki zaszczyt i honor dla mnie jako osoby. I mam nadzieję, że przez te 5 lat wszyscy radni godnie zapracują na kolejne głosy w wyborach 2023 roku i będą zawsze otwarci i słuchali rad mieszkańców. Będą po prostu ich przedstawicielami tutaj na sali rajców w Urzędzie Gminy.